Witam serdecznie. Dzisiaj za Polskim Timesem przytoczę wam historię, która w głowie się nie mieści, jednakże zdaniem szanowanego dziennika jest prawdziwa. A jeżeli jest prawdziwa, jeżeli oni się nie pomylili, to każdy z nas potencjalnie może trafić za kratki. Wystarczy, że ma telefon z funkcją odbierania SMS-ów, a biorąc pod uwagę, że telefonów bez funkcji odbierania SMS-ów chyba już nie ma, to każdy z nas potencjalnie może pójść siedzieć. Oczywiście całkowicie za niewinność i to w tym wszystkim jest najgorsze. Historia brzmi mniej więcej tak. Do pewnej pani, tutaj znanej z imienia, jest to pani Magdalena, niespełna 40-latki, przyszedł SMS. SMS mówił, że na poczcie czekają na nią pieniądze, musi tylko przyjść z kodem, który jej wysłano i te pieniądze zostaną jej wydane. Ponieważ pani Magda dość często kupuje w internecie, a teraz jest tak, że jak się w internecie kupuje, to często się również odsyła, a jak się odsyła, to się dostaje zwrot pieniędzy, to pani Magda no, nie poczuła się tym faktem jakoś bardzo zdziwiona, no bo regularnie przychodziły jej jakieś zwroty. W związku z tym no, udała się na pocztę, no bo tam był w tym SMS-ie kod, informacja, że ma iść na pocztę, że tam są pieniądze dla niej. No to na tą pocztę się udała i spytała, o co chodzi. Pokazała tego SMS-a z tym kodem. No i pani Magda dowiedziała się, że tak, rzeczywiście są pieniądze i są pieniądze na ten kod, ale pieniądze te nie mogą być jej wypłacone ze względu na to, że no, nie jest adresatem tych pieniędzy. Adresatem jest jakiś pan, bodajże pan Arkadiusz. Jego imię tutaj i nazwisko nie jest kompletnie kluczowe dla tej sprawy. Ważne, że zupełnie inny człowiek. Nie zgadza się płeć, nie zgadza się imię, nie zgadza się nazwisko, nie zgadza się kompletnie nic. Pani Magda stwierdziła więc, że pewnie pomyłka, że ktoś no, wbił numer jej telefonu przez pomyłkę i że ten SMS miał trafić nie do niej, tylko do jakiegoś pana Arkadiusza, no i przestała się tym w ogóle przejmować. Jednakże kilka tygodni później zadzwoniła do niej kobieta, starsza pani, taka troszeczkę przerażona, się dopytać, czy ona odebrała jej 45 tysięcy złotych i się zastanawiała, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Bardzo, bardzo się niepokoiła, że te pieniądze jeszcze do niej nie wróciły. Po dłuższej rozmowie z kobietą, która zadzwoniła do pani Magdy, pani Magda doszła do wniosku, że być może osoba, która do niej dzwoni, padła ofiarą oszustwa jakiegoś, jak to się ładnie mówi, na wnuczka jakiejś nowej formy i poleciła jej, żeby poszła na policję. I w tym momencie pani Magda przestała się w ogóle sprawą interesować, dopóki nie zapukali do niej smutni panowie w mundurach i nie zaprowadzili ją na komisariat. A zaraz potem było tymczasowe aresztowanie, sąd wniosek o tymczasowe aresztowanie, jak to się ładnie mówi, klepnął i pani Magda siedzi sobie w więzieniu, czeka na proces. A jak powszechnie wiadomo, areszt jest często dużo bardziej dolegliwy, jeszcze mniej przyjemny, czy jeszcze bardziej nieprzyjemny niż więzienie. Czyli pani Magda, która zgodnie z tym, co pisze Polski Times, jest raczej Bogu ducha winny. Jedna jej wina to taka, że dostała SMS-a, a każdy z nas może dostać SMS-a, siedzi teraz za niewinność i nie wiadomo, czy zostanie w wyniku procesu, który, rozumiem, przebiega, czy będzie przebiegał, uniewinniona, czy też zostanie skazana, tak czy siak będzie zło. Zgodnie z tym, co mówi Polski Times, co pisze Polski Times, pani Magda, jeśli zostanie skazana, prawdopodobnie zostanie skazana za niewinność, czyli niewinna osoba będzie siedziała w pierdlu. To jest bardzo zła informacja, bardzo zła sytuacja, moim zdaniem takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Natomiast jeżeli pani Magda zostanie, czy Magdalena, przepraszam, zostanie uniewinniona, no to prawdopodobnie wystąpi na drogę cywilnoprawną o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie
i prawdopodobnie dostanie to odszkodowanie i zadośćuczynienie w formie pieniężnej. I wtedy zapłacimy wszyscy my, czyli Skarb Państwa zapłaci z naszych podatków. Także bardzo, bardzo niefajna sprawa. Co się stało? I jak to jest powiązane z panią Magdą? Ano w ten sposób, że ta staruszka, która dzwoniła do pani Magdaleny, padła ofiarą oszustwa telefonicznego, tyle że nie na wnuczka, a na policjanta. Ludzie, którzy biedną staruszkę oszukali, zadzwonili do niej, że tutaj ona padła ofiarą czy tam jakichś oszustów, i że musi ona wysłać im wszystkie swoje pieniądze, bo inaczej ona je straci. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, co oni tamtej kobicie nagadali, bo ta pani nie dość, że wypłaciła wszystkie swoje oszczędności, to jeszcze wzięła kredyt i te pieniądze również, przepraszam, wysłała oszustom. Także szczerze mówiąc, nie wiem, jak można uwierzyć, przepraszam, że w związku z tym, że ktoś jej chce czyścić konto, to ona jeszcze musi wziąć kredyt. Przepraszam, ale muszę łyknąć coś do picia, bo inaczej będę kasłał. O, sorry. Także, ale w jaki sposób jej to wmówili? Także kobiecina wyciągnęła wszystkie swoje pieniądze z konta oraz wzięła kredyt, następnie chciała przekazać te pieniądze policjantom. Oczywiście policjanci nie istnieli, pod policjantów podszywali się oszuści. Pieniądze miała przekazać w taki sposób, że skorzystać z takiej nowej usługi Poczty Polskiej. Ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem, czy istnieje taka usługa. Zakładam, że Polski Times pisze prawdę. Ja rzadko kiedy wysyłam pieniądze pocztą, raczej wolę klasyczne przelewy. Taniej jest. W każdym razie ta usługa według Polskiego Timesa polega na tym, że wpłaca się pieniądze w dowolnej placówce pocztowej, podając imię i nazwisko adresata. W momencie, w którym zapłacimy pieniądze, to do systemu wbijane jest imię, nazwisko adresata, a także kod. Kod będący swoistym hasłem odbioru tych pieniędzy. Następnie ten kod jest podawany wpłacającemu, oraz jako dodatkowa usługa może być wysłany na wskazany numer. I czyli coś tak jak kiedyś była poczta a la postrestans, czyli przychodziło się na pocztę, mówiła jestem taki i taki i dajcie mi list, który jest dla mnie. Tak tutaj coś na zasadzie, gdzie wpłaca się pieniądze dla określonej osoby, zabezpiecza się to hasłem i w dowolnej placówce pocztowej ta osoba zgłasza się z dowodem osobistym lub z paszportem, podaje to hasło i odbiera gotówkę. I tutaj wygląda na to, że zaszła pomyłka, że ta oszukana staruszka albo pracownica poczty, czy pracownik poczty, ktoś źle wbił numer telefonu. I w wyniku pomyłki to pani Magda dostała SMS przeznaczony dla tego Arkadiusza z kodem, a także i tyle. No i w zasadzie tyle łączy panią Magdę z całą tą sprawą. Zwłaszcza, że ten kod posiadała również ta oszukana staruszka i wygląda na to, że ona przekazała ten kod prawdziwym oszustom. Z tego powodu, że niedługo potem ci oszuści, przepraszam, naprawdę wybrali, tylko oczywiście w innej placówce pocztowej, dużo dalej, te w sumie 45 tysięcy, które wyłudzili od tej staruszki i tyle. Jednakże policja uznała, że pani Magdalena, skoro dostała tego SMS-a, i w zasadzie nic więcej ją z tą sprawą nie łączy, poza tym, że dostała tego SMS-a i poszła na pocztę, bo nie próbowała nawet tych pieniędzy wypłacić, dowiedziała się, że one są nie dla niej i odpuściła. Następnie, gdy zadzwoniła do niej staruszka, sama ją poinformowała, że prawdopodobnie padła ofiarą oszustwa. I ta staruszka przyznaje, moi kochani, przyznaje, że rzeczywiście ona się zorientowała, że być może padła ofiarą oszustwa i poszła na policję,
dopiero po rozmowie z panią Magdaleną i za radą pani Magdaleny. Czyli musiałaby pani Magdalena być najgorszą możliwą oszustką, taką, która mówi o oszukanej osobie: ej, prawdopodobnie zostałaś oszukana, zgłoś to na policję. No, wydaje mi się, że jest to po prostu bez sensu, że raczej w drugą stronę oszuści się zachowują, czyli oszuści to raczej mówią, że wszystko w porządku, że nie zostałeś oszukany, że uspokajają, prawda? A tutaj takie powiedziałbym działanie no alogiczne, prawda? Kompletnie bez sensu. Mimo, że nie ma żadnych dowodów, że pani Magdalena przekazała ten kod temu Arkadiuszowi, mimo tego, że pani Magdalena sama powiedziała staruszce, że prawdopodobnie padła ofiarą oszustwa i powinna w tej sprawie coś zacząć robić, działać, mimo tego, że nie próbowała podjąć pieniędzy, mimo tego, że nie uciekała, nie mataczyła, a chyba powinna, gdyby się zorientowała, że już tutaj ją namierzają, została uznana za osobę, która brała współudział w szajce wyłudzaczy pieniędzy i kobieta siedzi w areszcie. Dziennikarze próbują zadawać w tej sprawie prokuraturze pytania. Prokuratura kompletnie, według tych dziennikarzy, pytania zlewa. I teraz jest pytanie tylko, kto ma rację. Czy dziennikarze mają rację, czy prokuratura ma rację? A jeśli dziennikarze mają rację, to czy kobiecina będzie siedzieć za niewinność, czy też my wszyscy bekniemy za to, że siedziała w areszcie. I co jest w tej sytuacji jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, to, że no to jest bez sensu. Kochani moi, no kompletnie, totalnie bez sensu. Ci prawdziwi oszuści posługiwali się numerami telefonów z Niemiec i byli w jakiś sposób chronieni, próbowali uciekać i tak dalej, i tak dalej. Pani Magda spokojnie sobie siedziała i w żaden sposób nie reagowała. I teraz tak, są dwie opcje. Moim zdaniem są dwie opcje. Albo ta staruszka przekazała tym oszustom jednak kod, bo tam ona twierdzi, że nie, ale pierwszy raz ją spytano to bardzo, bardzo późno. No to jest staruszka, do tego jeszcze przesłuchano ją, jak twierdzą dziennikarze, dość niedbale. Albo też tej biednej kobiecie zainstalowano wcześniej jakiegoś trojana na telefonie, coś w rodzaju takiego Pegasusa, o którym ostatnio robi się bardzo, bardzo głośno. Przepraszam. Czyli ci oszuści niejako wrobili panią Magdę w ten sposób, że oni naprawdę kazali staruszce wysłać SMS-a do pani Magdy, bo dzięki temu, że był trojan zainstalowany na telefonie pani Magdy, to po prostu sobie zobaczyli, jakie jest to hasło, poszli, wypłacili pieniądze kobiecinę wrabiając. Obie te sytuacje są niesłychanie dla nas nieprzyjemne. Bowiem nie ma żadnej wzmianki o tym, i o tym nawet nie mówi Times, właśnie nikt nie mówi o tym, że mogło być tak, że był ten backdoor, prawda? Że trojan został zainstalowany. Więc nikomu nawet nie przyszło do głowy przebadać komórki pani Magdaleny na obecność tychże trojanów. Natomiast jak donosił ekspert ostatnio w mojej rozmowie w wywiadzie, pani ekspert, w rozmowie o tym właśnie Pegasusie, o tym systemie kontroli, to takie konie trojańskie potrafią się potem same usuwać. Więc to jest przestępstwo doskonałe. Ładują ci się na telefon, pobierają sobie taki kod, a potem kasują ci konia trojańskiego. Nie ma żadnego śladu. Żadnego. I to jest przestępstwo doskonałe, no bo organy ścigania, jak dorwą kogoś, kogo wytypują za sprawcę i już stawiają mu akt oskarżenia, to nie interesują się dalej sprawą. I to jest takie najlepsza polisa ubezpieczeniowa dla bandytów, bo jeżeli sprawa jest nierozwiązana, nikogo nie złapali, no to tacy bandyci muszą się liczyć z tym, że policja będzie pracować dalej i może w końcu ich namierzyć. Natomiast jak mają człowieka, to już dalej nie szukają. I to jest przerażające. To jest przerażające na maksa,
A druga wersja, sam nie wiem, czy jest nie jest jeszcze gorsza, że nie ma już kompletnie nic, żadnych dowodów, tylko po prostu policja spierdzieliła swoją robotę. I to wzbudza bardzo duże, moim zdaniem, uzasadnione niepokoje, bo każdy z nas może dostać takiego SMS-a. No słuchajcie, te numery telefonów, tych kart SIM jest tak bardzo dużo, że po prostu tych numerów telefonów powoli zaczyna brakować. One są bardzo do siebie podobne. Ktoś dość po prostu mógł się pomylić o jedną, dwie cyfry i taki numer też istnieje, kto inny dostał SMS-a. Prawda? Jest to moim zdaniem no bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. Tak próbowałem sobie przemyśleć, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Wychodzi, że jest słabo. Że samo dostanie takiego SMS-a, jeżeli trafimy na niekumatego policjanta i niekumatego prokuratora, to już mamy przesrane. Wydaje mi się tylko, że żeby zwiększyć swoje szanse, jak tylko dostaniemy takiego dziwnego SMS-a, powinniśmy natychmiast udać się na policję albo do prokuratury i my powinniśmy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Że dostaliśmy taki dziwny kod, taki dziwny SMS, że my się nie spodziewamy żadnych pieniędzy, że on przyszedł na nie nasze nazwisko, a już na pewno nie tak dużych pieniędzy się nie spodziewamy. I w związku z tym prosimy, żeby zostało rozpoczęte postępowanie. Co prawda to w żaden sposób nas nie chroni w 100%, ponieważ to nie jest przedszkole, to jest prokuratura. Tu nie ma zasady, kto pierwszy skarży, ten niewinny. Natomiast to przynajmniej daje szansę, że prokurator zacznie się kminić, że kurde, sama zgłasza, czy sam zgłasza zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w którym brała udział? Nie, no takie rzeczy się nie dzieją. I może zacznie myśleć, może zacznie rozkminiać, może zadzwoni do informatyków, prawda? Inaczej mamy totalnie przechlapane. No bo to jest właśnie takie działanie, że policja i prokurator lubią mieć winnego, zwłaszcza niewinnego, no bo taki, przepraszam, to źle zabrzmiało, nie tyle, że lubią. Inaczej. Taki niewinny podejrzany jest łatwy podejrzany. On nie mataczy, on nie kombinuje, on nie ucieka, bo on wie, że jest niewinny. I tyle. I jeszcze jedna jest tylko bardzo niefajna rzecz, bo jeśli to jest trojan i to taki, który no, zakładam, że z definicji umożliwia całkowite przejęcie kontroli nad kompem, przepraszam, w tym wypadku nad telefonem, to również może kasować SMS-y, czyli dostaniemy SMS-a, oni sobie spojrzą na tego SMS-a, skopiują go, a potem mogą skasować z naszego telefonu i wtedy mamy całkiem przechlapane. I w zasadzie chyba w tym momencie to, co powinienem powiedzieć, to tylko tyle, że trzeba wzmocnić czujność, bo podobno te programy, które, nazwijmy to, tak zwane antywirusy na telefony, podobno bardzo, bardzo słabo działają, ale to pozwolę sobie dopytać u eksperta i jeszcze wrócić do Was z tym tematem. Także kochani, trzymajcie się i powodzenia, aby do Was tajemnicze SMS-y nie przychodziły, bo mogą oznaczać problem. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!